Macie Mahonego, każdy go zna. Mahony najlepszy dynksy ma. Cześć Brygaderia, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie dwie takie fajne wyrzutnie, takie dość bajkowe, kolorowe kosteczki. Mamy tutaj Malibu i Madagaskar. Są to wyrzutnie w folijkach. Te folie z jednej strony mają też swój malutki plus, jaki za chwilę do tego dojdziemy. Malibu jest troszeczkę wyższe od Madagaskaru. Nie ma też dużo efektów. Malibu ma tak brokat plus purpurowe gwiazdki i brokat crown. A nie, to jest tylko jeden efekt. Brokatowa korona plus purpurowe gwiazdki. Fajnie, taki jeden efekt w plastiku. Tak jak w serii Profi. Więc jeśli robimy pokaz i potrzebujemy jednego konkretnego efektu, nadaje się. I teraz po co jest ten plastik? Ostatnio robiliśmy pokaz pod Radomiem, złapał nas deszcz, musieliśmy wszystko zabezpieczyć przed deszczem. W tym momencie, jeśli ta już wyrzutnia jest w plastiku, wystarczy tylko dostać się do lądu, lądu podstawowego. Już nie musimy jej obkładać, nic nie musimy robić. Ona już jest sama w sobie zabezpieczona przed wilgocią. I od góry, i od dołu, bo najważniejsze jest zabezpieczyć ją całą. Bo co z tego, że my zabezpieczymy górę, żeby od góry nie napadało i zabezpieczymy boki. Ale jeśli dołu nie zabezpieczymy, a obok deszcz pada, no to automatycznie ta cała ziemia pływa. I wyrzutnia chłonie od dołu i jest kaplica. Więc tak to wygląda. Więc jeśli będzie fajny efekt, możemy jak najbardziej użyć do pokazu. I dla Was, moi widzowie kochani, dla Was też to się może przydać, jak będziecie robić pokaz, jak najbardziej. To przypuszczam, że będzie tylko pocharatane, trochę sprzątania będzie. No ale jak pada deszcz, to lepiej trochę sobie potem posprzątać, niż mieć spierdzielony pokaz. Kod produktu JW911 Malibu. 100 strzałów w kalibrze 20 mm. Rok produkcji 2022. Gramatura 500 gram neku, czyli kategoria F2. I tylko tyle, co powinniście o tym wiedzieć. Sznur podstawowy, lot rezerwowy. Szata graficzna jest dość taka fajna. Naprawdę taka kolorowa, bajkowa. I też z tej okazji mam dla Was wyrzutnię Madagaskar JW2053. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy i tutaj już mamy troszeczkę więcej efektów. Mamy tak, purpurowe, cytrynowe, pomarańczowe, zielone piwonie plus białe migoczące gwiazdki, srebrne chryzantemy. Czyli wygląda dość fajnie. Purpurowe, cytrynowe, pomarańczowe, no to fajnie tak kolorystycznie jest napisane. Rok produkcji 2022, kolorystycznie. Czyli jak macie różowy, no to jest różowy. Cytrynowy to jest żółty, pomarańczowy to jest pomarańczowym kolorem napisane. O to mi chodziło, nie? 100 strzałów, 20 mm, czas strzelania około 40 sekund. Ta Malibu dłużej strzela, bo 50, czyli ta jest wolniejsza. I tyle, co miałem na jej temat powiedzieć. Też w plasticzku, bardzo fajnie. Oryginalnie chyba Jorga jako jedyne to wprowadziło te plasticzki. Więc czasami lepiej spojrzeć na ten plastik też z innej strony, a nie zabezpieczacie, po co tego, tamtego. To jest bardzo fajna sprawa. Później sobie to zerwę na spokojnie, bo jak będę podłączał pod system albo Andrzeja na urodzinkach, będziemy sobie odpalać to na luzie. Ja chciałem Was zaprosić na mój kanał Mahony bez spiny. Różne tam vlogaski, akwarium, leśne vlogi i te sprawy. Oczywiście chciałem Was także zaprosić na mojego Instagrama Mahony69, tam nagrywam relacje. I sklep pirohit.pl, wszystko co cenne znajdziecie w opisie, a ja sobie teraz może jakiegoś ładnego selfiaczka z tym zrobię albo co i wiecie, potem stop klateczkę, znacie grubaska, czekajcie, o, czekaj, bo ta folia tak się błyszczy, jej, potem stop klatkę zrobię i będzie na miniaturę. Dlaczego ktoś potem twierdzi, że takie robię stare, a głupie? Może jestem stary, może jestem głupi, jak to ktoś mądry kiedyś powiedział, człowiek głupi się rodzi i głupi umiera, a całe życie się uczymy. Zapomniałem wspomnieć o cenie. Cena od 150 zł, max do 200 zł, więc ceny te są dość atrakcyjne, jak za 100 strzałów 20 mm. Wiadomo, może gdzieś na promocji zawsze trafić troszeczkę taniej. Jadę jest, tak? Co pierwsze leci? To wszystko jest. Będzie to na YouTube? Ciu. No. Będzie. Co leci? To kurwa jest RODO. To cicho, kurwa! Kurwa. Dawaj, co odpalasz?
Madagaskar. Dobra, bo Andrzej to siły bitny nie ma. Madagaskar. Kurwa, że dzwona Zygmunta nie ma, no. Cicho! Niby takimi seriami strzela po trzy. Ale za szybko znika efekt. Dawaj teraz tą drugą, Andrzeju. Nie, ta mnie nie porwała. Słaba. Jak dla osoby, która kocha fajwery, słaba. Trzy. Dobra. Dla osoby mniej wymagającej trochę lepsza będzie, ale to jest ocena 4, a 6. O! To nie była ziemia, to luksusowe. Chyba Malibu. Piękna, jak tamta to takie 4-6. Dla profesjonalistów 4, dla amatorów 6. To tutaj szczerze, to tak amatorowi to się może średnio spodobać, bo szybka i jednolita jest. Ale dla profesjonalisty to powiem wam, dziewiąteczka jak znalazł. Andrzej. Fajna była, dynamiczna. Ładny efekt miała, długo się utrzymywał. No. Powiem ci. Ładna, ładna. A która to była? Bo ty najpierw odpalałeś. Madagaskar. To Madagaskar teraz był? Nie, wcześniej był. Wcześniej pierwszy był Madagaskar. To Malibu chyba. I widzisz, bez problemu tą folię przedarło. Które tu było te teraz co ten? To. Malibu. O, to ja Malibu, zamawiam to na Sylwestra od was. Malibu, dobre. Dziewiątkę. Malibu. A tutaj. 4 i 6. To, tak? Dobra, tak. To ja to zamawiam. Kurwa, od was ten. To też była fajna, tylko taka dla Januszowa. No, no dlatego mówię, 6 dla Janusza, dla profesjonalisty 4, a tutaj 9-9. No. Super. No dobra. Trzymajcie się ciepło i na razie.